Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja chciałem zadać pytanie, czy i kiedy Instytut Pamięci Narodowej zajmie się kwestią czystek etnicznych o charakterze ludobójstwa dokonanego przez OUN, UPA wobec Polaków na Ukrainie w czasie II wojny światowej. I jeszcze jedno pytanie. Jak panowie oceniacie z pozycji czasu, z pozycji miejsca pracy, z pozycji swojej działalności taki przypadek wystawienia osoby arcybiskupa Wielgusa, w następstwie czego został odarty z czci i godności, zlinczowany moralnie, nawet z pozycji ołtarza, czego nie życzyłbym nikomu, bo panowie politycy sami wiecie, że mniej bolą fizyczne razy, niż moralna niesprawiedliwość.